dekret prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza uznaje za nieważne i niebyłe wszelkie akty prawne władz okupacyjnych, już wydane i wydawane w przyszłości. Okupantami w rozumieniu tego dekretu są Niemcy i Związek Radziecki. 26 lipca 1944 roku w Moskwie premier PKWN Osóbka Morawski i Wiaczesław Mołotow podpisują tajne porozumienie. To porozumienie spowodowało formalną podstawę, o ile oczywiście PKWN był jakimśkolwiek legalnym ciałem, to legalną, w cudzysłowie, podstawę do aresztowań, wywożenia, osądzania przez czynniki sowieckie, bez udziału polskich sądów czy bez udziału polskiej prokuratury, nawet komunistycznej, obywateli Polski. 1 sierpnia 1944 roku padają pierwsze strzały Powstania Warszawskiego. W tym samym czasie w Lublinie, w oparciu o model sowiecki, powstaje Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Na mocy tajnego porozumienia Stalina z zachodnimi aliantami, Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Wykorzystując ten fakt, komunistyczny rząd i aparat bezpieczeństwa umacnia się i pozwala wykrwawić walczącej stolicy. Resort bezpieczeństwa przejmuje więziennictwo, które zwykle podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Kiedy w powstaniu giną ludzie, na terenach wyzwolonej Polski bezpieka wsadza do obozu koncentracyjnego na Majdanku 2,5 tysiąca oficerów AK. Powstańcy prosili o pomoc, ale Stalin i Mołotow finansują Krajową Radę Narodową. Przekazują na ten cel 87,5 tysiąca dolarów, zaś na utrzymanie aparatu partyjnego PPR 25 tysięcy. W tym samym czasie Stalin pisał do Churchilla i Roosevelta. Wcześniej czy później prawda o grupie przestępców, którzy wywołali awanturę w Warszawie, aby przechwycić władzę, będzie wiadoma. 13 października Beria do Stalina. Zgodnie z waszym poleceniem do Lublina będzie skierowana dywizja NKWD. Docelowo 8,5 tysiąca żołnierzy. 16 października. Mołotow do Stalina. Wszystkich AK-owców należałoby zamknąć w specjalnych obozach. Kiedy utworzono tę Służbę Bezpieczeństwa, to faktycznie już około 100 tysięcy obywateli polskich na różnych terenach Polski środkowo-wschodniej, bo mam na myśli te, które były jeszcze pod władzą PKWN-u od lata 44, utraciło wolność. Pośród nich ponad połowa deportowana została od razu w głąb Związku Sowieckiego. To były te pierwsze ofiary represji, które bazowały na dobrym porozumieniu polskich kolaborantów z sowieckimi mocodawcami. Bezpieka była własnością partii. W 1945 roku członkowie PPR stanowili 52% wszystkich pracowników bezpieki. W 1947 roku już 82%. Znacznie wyższy stopień upartyjnienia był w kadrze kierowniczej, aż 98%. Z ramienia biura politycznego KCPPR bezpieką zajmował się Jakub Berman, który mawiał: organy bezpieczeństwa są symbolem naszej demokracji. W gestii biura politycznego była obsada kierowniczych stanowisk w centrali i województwach. Członkiem KC był m.in. Radkiewicz, który szefów wojewódzkich UB instruował: istnieje tylko jedna linia, linia partii, którą my realizujemy. Z kolei szefowie wojewódzcy wchodzili w skład egzekutyw komitetów wojewódzkich partii. Gomułka miał prawo twierdzić: kto posiada bezpieczeństwo w swoich rękach, ten posiada ogólny ster państwowego aparatu. Członkowie oddziałów leśnych składają broń i otrzymują zaświadczenia o dopełnieniu obowiązku rejestracji. W rzeczywistości ogłoszenie amnestii było tylko narzędziem, którym posłużyło się UB do realizacji własnych zadań. Chodziło o ujawnienie niezależnego podziemia, szczegółowe zewidencjonowanie potencjalnej opozycji i przejęcie kontroli nad nią. Wszelkie obietnice,
amnesyjna. Wszelkie obietnice ujawniania się kończyły się tym, że ci, którzy zdali broń i wrócili do domu, byli nocą odwiedzani po jakimś czasie przez patrole zabójców z bezpieczeństwa i po prostu likwidowani na miejscu. Tym ludziom obiecano bezkarność, ale słowa bardzo często nie dotrzymywano i pod byle pretekstem ludzie, którzy weszli do kartotek, byli represjonowani. Czarne, palące pod dużymi brwiami oczy. Twarz na pewno inteligentna. Zdradzający zresztą swoimi pytaniami, swoim zachowaniem bardzo dużą dozę inteligencji, sprytu, przebiegłości. A jednocześnie człowiek, którego oglądało się o każdej porze dnia. To znaczy nawet wówczas, jak koledzy moi, ci, którzy w czasie dnia, powiedzmy, byli przesłuchiwani, czy w nocy, był to człowiek, który właściwie nie wychodził z więzienia. On chyba razem z nami od samego początku do końca siedział. Dlaczego o tym mówię? Bo zdradzał czasami, powiedzmy sobie, objawy neurasteniczne, objawy człowieka, który albo czerpie, powiedzmy sobie, energię z jakichś dodatkowych bodźców, mógł wejść do celi i patrząc się osowiałym tępym wzrokiem, nie odzywać się w ogóle i robić wrażenie szalenie zmęczonego. Wychodził na kilka minut, wracał tak, jakby ktoś go, powiedzmy, pompką napompował. Różański po latach wyznał: wpadliśmy w pewien stan nienormalny. Tłumaczy się to tym, że sypialiśmy po 2-3 godziny na dobę. Po 2 tygodnie nie zmienialiśmy bielizny. Cały czas toczyła się u mnie walka, żeby nie bić. Ale sam biłem. Minister wykazywał pełne zrozumienie dla trudnej pracy funkcjonariuszy i ustalił wykaz chorób zawodowych. Punkt 7 to nerwice neurasteniczne, wynikłe na skutek silnych bodźców psychicznych. Zarządzenie obejmowało pracowników operacyjnych z co najmniej 5-letnim stażem. Poza zrywaniem paznokci, to do mnie zastosowano chyba wszystko, co było w tym wachlarzu możliwości Ministerstwa Bezpieczeństwa. Więc sadzanie na nodze od stołka, odbytnicą na nodze od stołka. Kiedy ich było 2 lub 3, jeden trzymał moją rękę, drugi wkładał pomiędzy palce ołówki czy jakieś tam pręty i zgniatali to wszystko razem. Bicie po uszach dłonią, taką ustawioną w ten sposób, w taką muszlę, prawda, i taran powietrzny. Bicie po rękach, po piszczelach, po skroniach, po nosie. Najtrudniejsze rzeczy to były tak zwane stójki. One odbywały się w zasadzie w nocy, właśnie na tym piętrze, w tych celach. To był obowiązek rozebrania się i nago, przy otwartym oknie, zimą nawet, nogi w zasadzie, stopy obrysowane kredą, nie wolno się poruszać. To było wymyślone chyba przez śledczych. To się nazywało wyjazd do Zakopanego. W zimie prowadzono do celi osoby innej, gdzie cela była zupełnie pusta, okno wyjęte. No i rozbierano do naga. Stawiało się takiego golca pod tym wyjętym oknem na baczność. No i musiało się tak stać. Jak się człowiek ruszył, to go polewali zimną wodą. 16 dób tak wytrzymałem. Cały ten system w swojej istocie ludobójczy. W czasie niespełna 2 lat cała nasza armia podziemna została przez władze sowieckie i przez NKWD i przez UB rozpracowana do końca. Czego się przez 5 lat Niemcom nie udało. To jest wystarczy jako porównanie. Wyroki na AK-owcach nie były pomyłką sądową. Były mordem w majestacie prawa.